Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Sword. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie tutaj, na ścieżce czwartej. No i tu wszystko w sumie ogarnęliśmy z tej strony. Pozostaje nam jeszcze tylko tamta część ścieżki. Ze ścieżki na ścieżkę, to normalnie wjedzie tutaj. Tylko tutaj jeszcze jest coś niecoś do pokonania i tak dalej. Dobra, tu za mną Pokémony nie wlezą, na szczęście. Natomiast tu mamy trenerkę, która mnie wypatrzy, czy mnie nie wypatrzy? Nie wypatrzy. Dobra, więc możemy sobie w miarę bezpiecznie przejść dalej. Dobra, tu chyba nic więcej nie ma, natomiast tu jest jeszcze trener. Pojawiam się z Pika. Cokolwiek. O cokolwiek chodzi. W każdym bądź razie zaczynamy dzisiejszy film od walki z Pokédziciakiem Rysem, który wysyła do walki Joltika. Więc też elektryczny, no ale nie Pikachu przynajmniej. Dobra, size the pig, świetna kontra, no to możemy pojechać go. Flame Wheel i nie ma. No dobra, no to mamy level dla Metapoda, no i fajnie, będzie ewoluował. Kolejny Pokémon będzie Grabin, powinniśmy sobie dać radę. Może nie mam HP. Aha, Grabin, no tak. Pokémon robaczy, pomylił mi się z Trabiszem. No to na luzie damy radę. W sumie Grabina można znaleźć na Wild Area. Gdzieś jeszcze, nie wiem do końca. Pewnie go gdzieś może nawet złapałem, a po prostu nie pamiętam. Dobra, w każdym razie pokonaliśmy Rysa. No i teraz będę smutny, bo przygnębiony. Dobra, w każdym bądź razie Metapod ewoluuje i będę miał Butterfree. O ja. Dobra, kolejny wpis w deksie. Tak praktycznie za darmo, tylko level up i już. Dobra, więc mamy Butterfree. Także Butterfree jest Pokémonem motylem, robaczem latającym. W walce macha swoimi skrzydłami z dużą prędkością i rozpyla w ten sposób toksyczny pył. No i fajnie. Albo nie do końca fajnie. Dobra, w każdym razie poznał Ghost. No i dobra. No to myślę, że trzeba by znowu coś zeknąć pośród mojej poksy i coś znowu do ewolucji sobie dobrać. Tylko pytanie co właściwie, bo wszystko ewoluuje stosunkowo późno. W sumie Nikit ewoluuje dosyć wcześnie, więc można go dorzucić do drużyny. On na poziomie bodajże 18 ewoluuje, także całkiem szybko. To przyoszczędzę sobie łapanie jego wyższej formy. Nie będę musiał tego robić. Dobra. Dobra, chodźmy tak. Tu mamy TMA z ruchem Pilmyso, czyli iście bezużytecznym. No jak tutaj spora część TM-ów tak naprawdę. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy jedną trenerkę, Yampera, jakiegoś Pokemona. Chodź tu, trenerko. Jestem Eevee, jestem pełna, albo mam całą masę możliwości. No tak, Eevee może ewoluować. Ile to ich było? 5, 7, 8 Pokemonów. Dobra, no właśnie i oto jest i Eevee. I tak tego Eeviego, którego ja mam, średnio się opłaca ewoluować, bo on ma możliwość dynamaxowania. Dobra, może dla Raumiany teraz użyjmy Bugbite'a. Mam dużo pipi. Okej. Okay. Cios. Grubo. Właśnie Eevee i Pikachu dodatkowo mają swój ekskluzywny taki dźwięk, czy dźwięk, no odgłos wydają, taki jak Parciusz w Animcu. Jestem Eevee i jest mi smutno, że przegrałam. Okej. Okay. Dobra, wszystko załatwione, już chyba na tej ścieżce będzie. Tam byłem, z tego co pamiętam. Ulu, gdzie ty idziesz? A to co to ma być? Czyżby hop? Nie. Ulu wpadł na ciebie i się zatrzymał. Nie, to jest jednak pewien ciekawy gość. Dobra, już lider, no nie będziemy tutaj owijać. Wszyscy widzieliśmy go na wyzwaniu. Kurczę, wszystko są ok? Przyjąłeś na siebie niezły cios. O, ty musisz być jednym z tych trenerów podejmujących wyzwanie stadionu, nie? Dokładnie. A więc to tak, widziałem cię na ceremonii otwarcia. I że mnie zapamiętał. Jestem Milo. Jestem liderem, raczej preferuję typ trawiasty. Tak więc chcę zobaczyć, jak dobry jest trener osobiście, jakby
polecony przez czempiona, tak więc pozwól, że to sprawdzę na stadionie. Przed tobą, na końcu tej ścieżki, znajdziesz stadion, więc do zobaczenia. Aha, dobra, a z tobą, owieczko, lecimy na stadion, nie możemy dopuścić do tego, żeby trenerzy nas czekali. Choć akurat Wulu raczej nie jest jego Pokemonem. No ale dobra. No to tak. Możemy iść sobie dalej, no i... Czy ja dobrze widzę, że to jest itemek? Ale ja pokonałem tą trenerkę z tego, co pamiętam. On może się po prostu odnowił, albo go nie zauważyłem. W każdym razie my mamy 2x accuracy, które zwiększają celność. Dobra, no to się jeszcze raz przyjrzę, czy przypadkiem czegoś tutaj nie pominąłem. Ale widzę, że raczej nie. Dobra, więc uciekamy i jedziemy do miasta. Tu już widzimy, że Hopne nas czeka. No proszę, to Hawkins. Stadion Turfield jest zaraz tam w dole. Okej, zaraz tam pójdę. Lider właśnie wrócił. Ma na imię Milo. Już go poznaliśmy. Ale w tym miejscu jest cała masa różnych trenerów, więc... minie sporo czasu, nim będzie na nas kolej. A, ale Sonia cię szukała, Hawkins. Chciała, żebyś coś zobaczył. Nie mam pojęcia, o co. Próbowałem coś wypytać, o co chodzi, ale nie mam pojęcia. Jest gdzieś na wzgórzu tam. Co? Nie wiesz, gdzie jest wzgórze? No cóż, rozejrzyj się na mapę, to pewnie znajdziesz. Albo po prostu idź za Jumperem. Och, czy to nie jest Jumper Sony? Nie, dobry Pokemonek. Pokaż mu drogę. Okej, więc droga wiedzie tam, ale ja najpierw chciałbym odwiedzić Centrum Pokémon. I może pogadać z kilkoma osobami tutaj. Jeśli dobrze nie dbasz o sprzęt, to może ci nawalić, gdy będzie potrzebny. No, więc o sprzęcior trzeba dbać. Dobra, więc podleczmy się. Także nasze poksy muszą być w pełni sił. Być gotowymi na wyzwanie stadionu. Dobra. Zerknijmy też, czy przypadkiem może Ryan czegoś nie znalazł, bo nie zwróciłem na to za bardzo uwagi, ale widzę, że nie. Dobra, jakieś pokejoby mamy? Coś skończone? Coś zaczęte? Tak, mamy. Więc tutaj część naszych Pokemonów wraca z pracy. No i tu były robaczki, tak? No dobrze. Więc udało im się wypracować wszystko, no i świetna robota, wróciły z pracy, dostały coś tam punktów expa po tysiaczku, level up, no i fajnie, no i kill ball, okej, okay. A dalej mamy jeszcze strength durability, czyli tu była jeszcze jakaś fuszka i chyba tu walczące poksy wysłałem i tak nie mogę znaleźć matchupa właśnie, bo rzuciłem go do roboty, spoko, dobra, więc tu też poksy powinny dostać koło tysiaka expa. No, na 1200, level up oczywiście, no i tak, dostaliśmy troszkę kaski. Oczywiście groszowe sprawy, no ale cóż, zawsze coś, grosz do grosza się nazbiera. Dobra, no to co, jakie tutaj pracy potrzebują? Znowu trawiaste Pokemony, no to możemy coś wrzucić. Możemy wrzucić na przykład Rozelkę, możemy wrzucić, znaczy ten, nie Rozelkę, tylko Odisha. Mam tu więcej Gossiflow możemy wrzucić, bo level ewoluuje przez level. No i możemy wrzucić, no Roselia niech będzie. Dobra, więc wysyłamy Pokemony do pracy, nawet nie popatrzyłem na ile jak zwykle. No ale dobra, no idą do pracy, może coś tam wypracuję, może coś dostanę. Z tego tytułu, już bardziej mi zależy niż na expach, to na jakiejś kasie czy czymś. We won't participate here in what water we use. Aha, czyli tutaj jakieś do kawiarni i coś tutaj związane z wodą, więc może wodnych Pokemonów szukają. Tutaj szukałem rocznego, ale za dużo nie mam. Tutaj kamiennego. Czy ja mam 3 kamienne Pokemony? Mam! Możemy wrzucić Rolly Coley, możemy wrzucić Carcola oraz Roggenrolle. Roggenrolle też ewoluje de facto przez level. Whole day. No dobra, możemy na cały dzień je wrzucić. W sumie na dłuższy okres mogłem je wrzucić, no ale dobra. W każdym razie pojechały kolejne poksy. No a tutaj znowu Dark. Okej, okay, no to tyle jeśli chodzi o pracę. W sumie mam też tutaj coś takiego jak Lotto ID. Lotto ID jest opcją, że po prostu bierzemy udział w losowaniu i tutaj jest brane pod udział, czy pod
uwagę nasze TID, czyli ID trenera, może tak, OT konkretnie. O, każdy trener ma swój numer identyfikacyjny i jak mamy więcej Pokémonów z wymiany, to... no dobra, gra nam się niestety zapisała i... numer taki, zobaczmy... No niestety nic nie pasuje, bo mam tylko swoje Pokémony. Jak miał poksy później od więcej, większej ilości trenerów, to wtedy mogłoby się to wpasować. Wulu uciekł zestawiony Starfield i Milo za nim pobiegł. Nic nadzwyczajnego tutaj. Chyba nadszedł czas na sprawdzenie geoglifów. Coś może z nim jest... Ciekawe, co może być z nim związane. Wszystkie firmy, które prowadzone są, prowadzą tutaj albo mają swoje reklamy, należą do pana Rose'a. Tak, pan Rose jest największym biznesmanem w okolicy. No dobrze, no to tak, mieliśmy iść w tę stronę, no to chodźmy. Jest Yamper, który wskazuje nam drogę. Jeśli nigdy tego wcześniej nie widziałeś, to powinieneś iść zobaczyć jakby widok ze szczytu wzgórza. Faktem... Aha, powinieneś też iść go zobaczyć jeszcze raz, jeżeli już go wcześniej widziałeś. Ten geoglif. Słyszałem, że nikt nie zna jego nazwy. Może jest to zapomniana nazwa czy coś? W każdym bądź razie witamy w Turfield. No i widzę tutaj w scenie history geoglif upon over here. Jakby przeprowadzono tu renowację od kiedy zauważono ten historyczny geoglif. Dobra, w każdym bądź razie idźmy dalej. Zrobiłem zdjęcie geoglifu, jednak lepiej, żebyś zobaczył go osobiście. Ja zrobiłem za szybko zdjęcie, jakby w przypływie emocji. A, w każdym razie Yamper leci dalej, a my też idziemy, ale najpierw rozejrzyjmy się po okolicy. Tu mam jakieś dziwne, kamienne struktury. Mistyczne, znaczy tajemnicze, cóż za tajemnicze, kamienne struktury. Zrobione były przez ludzi, a może przez Pokémony? Tego nie wiemy. To ma w każdym razie ich stronę. Jest to ciekawy kamień, który umożliwia ewolucję Pokémonów, co niektórych. Dobra, idąc dalej, tu mamy X-Attack, czyli przedmiot, który mocno zwiększy nam atak w czasie walki. No dobra, tutaj to chyba tyle. No i kiedy pójdziemy dalej, jest i Sonia. No i jest ten wspomniany geoglif. Dziękuję ci, Yamper. Dobra, no to jesteśmy na miejscu. Chciałem, żebyś tu przyszedł i posłuchał tego, co mam ci do powiedzenia. Okej. Także... A więc ten geoglif. Co o nim myślisz? No cóż, wygląda dosyć ciekawie. Czy to jest jakiś... Dynamax może? Wygląda na to. Wygląda jakby to był pewien gigantyczny Pokémon. Myślę, że ludzie 3000 lat temu tak sobie wyobrażali i wyglądało one podobnie do dzisiejszych Dynamaxów. Jednak nie możemy mieć pewności. Dawno temu ogromna, jakby mroczna buza rozpętała się nad Galar. Wtedy gigantyczne Pokémony jakby wpadły w wściekłość. Ale co to... A dlaczego jakby ta burza została nazwana Mrocznym Dniem? Jak on to ma... Jaki to ma związek z Dynamaxem? Myślę, że... Mam szczęście, że mogę się tym jakby zająć. Babcia mi dużo o tym wspominała. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, że o tym jakby pomyślałeś. W zamian dam ci kartę ligi. Tak więc dostaliśmy kartę ligową Milo. Milo jest liderem typu trawiastego. Dobrze będzie, jak użyjesz typu ogniowego, latającego lub robaczego. A mam poksa, który ma dwa z tych typów. Weź też je. Myślę, że przydadzą ci się w walce. Dostaliśmy dwa revive'y. No miejmy nadzieję, że się nie przydadzą. A teraz idź i walcz na stadionie. Okej.
Więc zajmiemy się stadionem. Tu można sobie cyknąć fajną fotę, no ale to może innym razem. Chciałem włożyć głowę tutaj, ale niestety jestem za niski. Okej, ale co my tu jeszcze mamy? Wiesz, co o tym sądzę? Myślę, że ten geoglif został stworzony z pomocą Pokémonów. Być może. Jak geoglif mógł przetrwać tyle wieków? Perplexing. Strasznie jakby wzbudzające myślenie, no kurde, jak to po polsku powiedzieć. Skłaniające do przemyśleń, chyba nie będą za bardzo spać, tylko myśleć. Okej. Gdzieś w Turfield jest zakopany skarb. Według mapy skarbów to można go znaleźć gdzieś pomiędzy kamieniami. Szukaj, gdzie są trzy kamienie, a trawa przed tobą się znajdzie. Użyj jej siły i wtedy wzmocnij jeszcze swoją siłę. Sprawdź to, jeśli chcesz. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale to taka jakaś dziwna odpowiedź. Może chodziło o ten skarb w postaci Leafstone'a? Może. No dobra, w każdym bądź razie chodźmy stąd. Bo to na razie wszystko, co tutaj było do załatwienia. No i tak, w sumie w tym mieście można jeszcze przejść się w tę stronę. Tak naprawdę można tu przejść całkiem naokoło. Dobra, to jeszcze mamy Energy Route. Tu mamy trenera, który nam blokuje drogę. No i tu też mamy pewien kamień. No i tu też można będzie sobie popływać, ale to w swoim czasie. Natomiast tutaj jeszcze można zejść, tu chyba też coś powinno być. Albo nie. Dobra, tutaj jeszcze można przejść. O, tu jednak coś jest. Everstone. I Everstone jest to kamień, który możemy dać Pokemonowi i on powstrzyma go przed ewolucją. Również przy hodowli Pokemonów on jest praktyczny, ale o hodowli powiem więcej w swoim czasie. Tu też mamy tema z ruchem Brutal Swing. Jest to atak mroczny o całkiem przyzwoitej sile, który no po prostu zadaje obrażenia. Tam jakiś efekt pewnie ma, ale do końca nie pamiętam jaki. Na razie mi się i tak nie przyda, no bo ja będę raczej się mierzył z telerami, na które Pokémony mroczne byłyby jakoś szczególnie dobre. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś kamienie, tu mamy jakiś wózek, nie da się tu przejść. Mamy jakąś ala kwiaciarnię. Milo wiesz, robi coś więcej niż tylko praca w polu. Również jakby uprawia wspaniałe kwiaty. Okej. Jeśli trzymasz kwiatki, to Pokémony się wokół ciebie zgromadzą. Nie próbowałem. Nie wiem, czy tu w ogóle można dostać kwiaty jako przedmiot. Chyba nie. Dobra, to jeszcze mam Max Revive, który całkowicie jakby leczy on dla Pokémony Revive, natomiast o połowę HP. Czyli no nie są one jakby w pełni sił. No dobra, więc chyba pozostaje nam udać się na stadion, no bo cóż więcej. Zobacz na to, Hawkins. Mam już odznakę trawy. Orzesz ty. Też musisz jakąś zdobyć. I reckon I'm just about greatest when it comes. Aha, jestem. Przyznam, że jestem naprawdę świetny, jeśli chodzi o zaganianie wulu. Mam w tym sporo doświadczenia. Ale jestem pewien, że ty też będziesz w stanie wygrać tę odznakę. W końcu jesteś moim rywalem. Okej, więc pozostaje nam najwidoczniej praktycznie tylko udać się na stadion. Karty ligowe, liderów mają ich jakby różne historie. Możesz wyzwać liderów tak ile razy chcesz. Myślę, że to jest... Aha, test, który... nie wiem... Test woli może bardziej, o. Okej, no i jesteśmy na stadionie, no i na każdym stadionie jest Pokeball Guy, czyli gościu z Pokeballami. Cześć, jestem właśnie Pokeball Guyem, czyli gościem pokebolowym. Na znak przyjaźni pozdrawiam ci Pokebola i od niego dostajemy różne ciekawe Pokebole, jak chociażby właśnie Friend Ball. Jest to jeden z aprikornowych Pokeboli, to dostajemy tylko po jednej sztuce, tak jak to było w Sun Moon. Jest to dziwny Pokeball, który sprawia, że złapane dzikie nim Pokémony są bardziej do ciebie przyjazne i to natychmiast. Tak, jeżeli go złapiemy, to Pokémon stanie się bardziej przyjazny natychmiastowo. Pokebole są pełne niespodzianek, nie sądzisz? Być może.
Chciałbym nie mogę jakoś złapać galeńskiego miau. Jeśli byś miał, to chciałbym go wymienić na zwykłego miau. Okej, w sumie to można, znaczy no w sumie warto to zrobić, bo to jest jedyna okazja, żeby zdobyć normalnego miała, poza może Mystery Giftem. Wow, jest super, dobra, wymienimy się. To pokażę wam też, jak wygląda wymiana tutaj, jest dosyć ciekawa. Ta klasyczna muzyczka z Red, Blue, Yellow, która przechodzi w Zod Shieldową. Świetnie ogarnięte. No i teraz mamy zwykłego miała o nazwie Cash. No to musi być Cash. I w sumie on też ma chyba pick-up. Hurra, to galeriański miał. Moje marzenie się spełni. Dbaj o niego. W zależności od regionu, Pokémon może nawet mieć zupełnie różne typy, ba, nawet ewolucje. Bo właśnie galeriański miał nie ewoluuje tak jak zwykły w Persiana, tylko w jakiegoś innego poksa, którego nazwy na tą chwilę nie pamiętam. W każdym bądź razie, gdzie on jest, tu jest. Jest to zwykły miał, który trzyma Citrus Berry i czy trafi... Och, Technician. No dobra, mamy Citrus Berry, którą temu Pokémonowi mogę w sumie zabrać. Dobra, chcę ją zabrać. No i co tam jeszcze ciekawego nie można powiedzieć? No on jest raczej bardziej szybki niż silny. No i z nowych... O, ma Last Resort, co ciekawe. To jest atak, który ma bardzo dużą siłę i może być wykorzystany dopiero jak my wykorzystamy wszystkie inne ruchy. Znaczy nie mówię o wszystkich pipi, tylko po prostu trzeba użyć trzech i dopiero wtedy można użyć Last Resort. No chyba, że mamy dwa, no to jeden i Last Resort. Typ trawiasty jest słaby na ogniste ruchy. Ma to sens. No tak. Jesteś w trakcie wyzwania stadionów? I remember your name. Zapamiętam twoje imię, jeżeli otrzymasz odznakę trawiastą. Okej. Nie możesz jakby zmierzyć się z liderem, dopóki nie przejdziesz pierwszej misji. Zastanawiam się, jak ci pójdzie. Ja jestem dobra w tańcu. No tak, no jedni są dobrzy w tańcu, drudzy dobrzy w walkach, zerknę jeszcze jak tylko czasowo stoję. Mam nadzieję, że uda mi się przejść jeszcze w tym odcinku tą misję. I no... Może być długi film, ale dobra, postaram się tą misję ogarnąć możliwie najszybciej. Mam size repeat, więc powinno pójść łatwo. Witaj, trenerze, pozwól, że pomogę ci w rejestracji. Najpierw musisz jakby się przebrać, tak? Albo może przypomnę ci co i jak. Najpierw musisz ukończyć misję, później pokonać lidera i zebrać 8 odznak, łapie. A więc jesteś gotowy na podjęcie misji? Dokładnie. Tak więc podejść do pierwszej misji, musisz się najpierw przebrać. Dobrze, już się przebieramy, no i na misję ganiamy. Czas zdobyć pierwszą odznakę. Dobrze, więc niech misja się zaczyna, daj z ciebie wszystko. No i tak, misja będzie polegała na tym, że mamy zaganiać Wulu. Nie jest to trudna misja, ale no trzeba troszeczkę coś pomyśleć, wymaga odrobiny sprytu. Dosłownie odrobiny. Dobra, także możemy iść na misję. Tam właśnie jest wejście na stadion, natomiast tutaj jeszcze musimy przejść przez misję i Wulu można rozwalać te jakby barykady z beli słomy. Okej, no dobra, więc tu mam jeszcze krótkie wyjaśnienia co i jak. Po drodze chyba też będą trenerzy. Tak więc oto misja Turfield. Musisz gonić Wulu. A blokada zrobiona z beli słomy tutaj. No i Wulu będą na nie lecieć i ten... A zresztą możesz mnie nazwać Dan. Ja tutaj jestem pomocnikiem wydzielonym z ligi. A teraz niech rozpocznie się twoja misja. Dobra, i po prostu ganiamy te Wulu, musimy zebrać je wszystkie. Dobra, czyli możemy je tak zaganiać częściowo. No i teraz te wszystkie muszą wlecieć na ten placyk 20x20. No i wtedy nam te Wulu rozwalą barykadę i przelatują dalej. No i tutaj teraz będzie utrudnienie, bo będą jeszcze biegały Yampery, które... Znaczy na razie jeden, który nam będzie trochę przeszkadzał. Ale tylko trochę. Dobra. Wszystkie Wulu przepchane. No i oczywiście też tutaj są trenerzy w misji, więc będzie trzeba z nimi zawalczyć. No dobra. To na razie mkniemy, a później będzie więcej Yamperów plus jeszcze trenerzy. Witaj, trenerze. Wybacz, że ci przeszkadzam, ale to moja praca. Okej. Więc jedziemy z trenerem stadionowym Samuelem, który no, oczywiście wysyła trafę z tego Pokemona Gossifleur.
Dobra, leć się, slice the peach i spal to albo zagryź się, zaraz zobaczymy. Dobra, spal. Mam więcej pipi w tym. No jest to Pokémon też nie należy do tych najszybszych, więc rozwalenie ich nie stanowi jakiegoś większego kłopotu. Dobra, także szybko wygrywamy. Tak jak się spodziewałem po trenerze i jego Pokémonach. No dobra. No to tak, tam Yamper biegnie. Przeczekamy, aż on może przeleci, żeby móc na spokojnie przegonić Wulu. Chociaż z drugiej strony, może lepiej byłoby je przepchać właśnie bokiem za tym Yamperem. Tak, żeby na spokojnie mi tutaj grupka się nie rozwaliła. Dobra, i przy krawędzi zaganiamy Wulu i cyk. Dobra, przedostatni etap nie był jakiś skomplikowany. Pozostaje nam jeszcze ostatni, który de facto będzie trudny. Znaczy trudny. To niekoniecznie trudny. Dobra, i tu jeszcze jest trener, no przecież nie mogę ominąć trenera. Halo, trenerko. Dawaj hajsy. Zastanawiam się, czy Pokémony chcą używać ich ruchów i całej siły, i czy czują się potem wspaniale. No, nie wiem, w każdym bądź razie jedziemy, dobra, buddy! O, to trzeba uważać, może być poison point. Chociaż mam Peachberry, więc... luz. No, dobra, to z mojej strony ponownie Flame Will. O, i będzie levelu. Tutaj ładnie przelevelapuje Size the Pida. Jest świetnym poksem na ten stadion. Jeden praktycznie z możliwych najlepszych wyborów. Dobra, i Nikit levelapuje do ewolucji jeszcze trochę. No i Oddish. Dobra, jakoś szczególnie tam się nie przejmujmy Oddishem. To 17 de facto, ale to luzik. Dobra, Flame Wheel, no i nie ma, wszystko na hita. Dobra, także trener pokonany, no i możemy iść dalej. I'll give a bulwark. Zaraz zaszczekam zamiast Yampera. Świetnie. No dobra, no to pozostaje nam jeszcze ostatnia część zadania, gdzie biegają dwa Yampery. No dobra, no to podobnie jak wcześniej będziemy przeganiać Wulu za Yamperami. Dobra, i teraz szybko, razem zwarty szereg. Ej, bum! Przepchnęliśmy Wulu. Misja jest banalna. Dobra, i Wulu sobie ładnie rozpierzchnął się po stadionie. Dobra, a mi pozostaje jeszcze do pokonania jedna trenerka, no i sam w sobie lider. Tak duży ten stadion, jejku. Lider jest już przed tobą, ale to nie oznacza, że dotrzesz do niego. No jak nie, jak tak? Dobra, w każdym razie trenerka stadionowa Lee chce walczyć na najwyższy do Kiban Sweeta. Leia, chociaż może tak to się bardziej czytać powinno. Dobra, w każdym razie size the pit. Ile ona tam ma poksów? Na 2. No to flamują na szybkości. No to właśnie ominąć tych trenerów nawet, no ale... nie byłbym sobą, gdybym to zrobił. Dobra, także zgarniamy troszkę punktów expo, Nikit znowu level up. Jeśli go wysyła na front, to byłby szybciej level upował, ale... aż tak się bawić nie będę. Dobra, no to jeszcze raz Flame Will. Później sobie miała, może wezmę do drużyny, tego nie, tego klasycznego, kantowego. Znaczy kantowski, kantowy, no nie jest do końca z kantą, tylko no po prostu, no to jest najzwyczajniejszy miał. Do 7 generacji był tylko taki. Następny będzie lider, tak? Cóż za silny trener. No okej, okay, dobra. No to idziemy się bić. Z liderem tym razem. No i oczywiście, gdy idziemy na lidera, to towarzyszyć nam będzie takie oto wyjście na stadion. Dobra, tak więc misja ukończona. No to teraz wchodzimy. Właśnie w każdym stadionie jest jakaś misja, prostsza lub trudniejsza. Natomiast w każdym też, prawie każdym, dobra, stadionie towarzyszy nam takie wyjście na stadion. Jest pewien wyjątek od tego. No dobrze. Także oto jest i trener, oto jest, znaczy lider, znaczy się, oto jest i Milo.
Także stoczymy teraz dosyć ciekawą, myślę, walkę. Zastanawiam się, czy jest sens dynamaxować w tym meczu. Jest szansa, że udałoby mi się to wygrać bez totalnie dynamaxowania. Tak więc, pierwszy lider, jakiego zmierzysz, przygotuj się na dużo wyzwań. Dlatego też i... dlatego też i zawsze staram się, żeby... misja była nie za łatwa, ale widzę, że cię nie powstrzymało. Dobra robota. Dobra, w każdym razie wydajesz się rozumieć całkiem dobrze Pokémony. To będzie dobra walka, w której użyję mojego Dynamaxa i chcę ją wygrać. Okej, w sumie też mogę Dynamaxować z drugiej strony. Bardziej widowiskowe wtedy są walki. Dobra, więc jedziemy w rytmie świetnej disco muzy Glossy Flow kontra Sizzlepete. O ja. Dobra, no i tak, możemy tutaj właśnie dynamaxować Pokémony, gdy przyciśniemy przycisk i tak dalej. I owszem, możemy, ale na razie tego robić nie będziemy. Niech będzie Bug Bite na start. Nie to przecież bez dynamaxów. Game Freak, jak mogliście to zrobić? Jak mogliście dać dobrą muzę do gry? Czyż to nie jest świetna muza? Chociaż jest naprawdę sporo kawałków, które wręcz uwielbiam w tej grze. Dobra, Nikit próbuje poznać Snarla, temu go damy. Dobra, no i do akcji wchodzi... wchodzi ostatni Pokémon, jakim jest... teraz trzeba to zakończyć. Tak więc, oto jest Old Goss, ostatni Pokémon właśnie Milo. Dobra, próbujemy przejść bez Dynamaxa. Dynamaxy są dla cieniasów. Dobra, tak więc jedziemy. Nie przerazi nas rozmiar tego Pokémona. Jest to właśnie szansa na Glossy Flow. Glossy Flow ewoluuje strasznie. Sounds creepy. No dobrze, no to lecimy. Dobra, to prawdziwy szok, co? Oto moc Dynamaxu. Max Overdrive, podwójnie nieefektywny. Dobra, i narzuca dodatkowo Glossy Terrain. Co w sumie jeszcze bardziej zmniejszy zadaleb i obrażenia. Dobra, Flame Wheel. No w sumie jakbym Dynamaxował, to bym go rozniósł bardzo szybko. Dobra, nie chcę też przedłużać za bardzo odcinka. Więc normalnie wyszedł to bez Dynamaxów, ale dobra. Szkoda czasu. Dobra, lecimy. Dynamaxing. Coś ciekawe, jaki Pokeball by nie był, w Dynamax Ball jest zawsze ten sam. Dobra, więc... chcesz Maxa? To masz Maxa. O, to mój duży Sizzlepete. No, nie jest aż taki duży. W porównaniu z niektórymi Dynamaxami. Dobra, więc po Dynamaxie oczywiście, no to już pokazywałem wam, jak to działa. No ruchy są po prostu... kozak, mega mocne, max flare, to już chyba załatwi sprawę. O, patrzcie, jeszcze nie. No dobra, ale mamy teraz moce słonko. Dobra, jeszcze pozostaje mi użyć... ewentualnie użyjmy naszego max Flutterby. Kolejny Max Overgrow, nie masz nic innego. To zadaje mi naprawdę śmieszne obrażenia. No dobrze, no to Max Flutterball! Yeah, motylki rozsiały spustoszenie. No i... w eksplosywny sposób, że się Pox nie spalił, wygrywamy ten mecz. Dobra, Magic Card niedługo będzie miał level. Ale ludzik. No dobrze, no to wygraliśmy meczek z Milo. No i fajno. No i moc trawy została pokonana. Cóż za niesamowity trener. Dobra, w każdym bądź razie udało nam się wygrać.
That must have been a fulfilling pilgrimage. No, to musiała być jakby ciężka walka dla ciebie, jako dowód twojego zwycięstwa, w każdym razie daje ci odznakę. No i dobra, dostaliśmy odznakę, także uścisk dłoni na koniec meczu i oto jest pierwsza z odznak w naszym takim jakby odznakowym medalionie. Oczywiście one tak są wpasowane, że z tego będzie jest pełen okrąg, no i teraz możemy łapać Pokémon do levelu 25. No wow. Tak więc musisz zdobyć 8 odznak, aby uzupełnić, żeby zakończyć zdanie stadionów. No i jedyną drogą ich zdobywania jest pokonanie każdego lidera. Luz. Dobra, Terze Hawkinsie, gratuluję pokonania lidera Milo i proszę przyjąć też ten TM. Dostaliśmy TM z ruchem Magical Leaf. Magical Leaf jest takim trawiastym, który nigdy nie pudłuje. Specjalny. O sile bodajże 60. No i oto też jakby strój Milo, oczywiście jego replika. Tak więc mamy trawiaste jakby uniform, czyli właśnie taki, który będziemy mogli sobie ubrać, ale nie na wyzwanie stadionów, nie, nie, tylko po prostu, żeby w nim sobie chodzić. I taka podpowiedź Hawkins. The gym challenge has sent order, you'll need to follow. Aha, czyli jakby wyzwanie stadionów ma już określony jakby kierunek, kolejność może, którą trzeba podążać. Następny twój przystanek to Holbury, gdzie spotkasz Nessę. Holbury jest za ścieżką piątą. I od kiedy masz już trawiastą odznakę, to będziesz mógł też więcej łapać Pokémonów na dzikich terenach. Ciężko się łapie co niektóre z nich, kiedy mają wyższy poziom. Niekiedy twój team, jednak masz ze sobą psinych sprzymierzeńców. Okej, okay, no to tyle jeśli chodzi o wyzwanie stadionu. W sumie twoje imię to Hawkins, czyż nie? Niesamowite, jestem twoją fanką. A właśnie. Dobra, także więc jeśli chodzi o dzisiejszy film, myślę, że to już będzie wszystko, tak więc ja zanieczyszczę moje słuchanka w kolejnym filmie z serii, w którym to ruszymy dalej z fabułą, albo może udamy się na dziki teren, zobaczymy. W każdym razie dzisiejszy film to będzie wszystko, ja z wami żegnam i do usłyszonka, cześć!